Cześć, tutaj Maja Kucharski z Mowa Film. Oglądacie drugi odcinek z serii Planskan. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, błagam, zobaczcie najpierw pierwszy odcinek, a potem zapraszam was tutaj. Lecimy! Ja to przed nami drugi dzień zdjęciowy w projekcie dla Politechniki Gdańskiej. W każdym razie zaczynamy drugi dzień. Na razie od prostych ujęć w łączniku, gdzie potrzebna jest tylko jedna lampa, bo całą resztę robi nam piękne słońce. Kwiecień zaraz, wiosna już taka w pełni. A potem będziemy zwiedzać kolejne magiczne miejsca Politechniki Gdańskiej. Mam nadzieję, że wyrobimy się z tym wszystkim jak wczoraj. Kręci się. I jest nasza pani z Avengersów. Zaczęliśmy od prostego, krótkiego ujęcia, w którym Beata, grająca asystentkę z Politechniki Gdańskiej, przemierza korytarz w towarzystwie dwójki naukowców. Kamera mocowana na gimbalu miała dotrzymać kroku naszym bohaterom. Niestety w czasie, kiedy reżyser Mateusz kończył przekazywać swoje ostatnie uwagi, my dowiedzieliśmy się, że gimbal z powodu awarii nie pojawi się na planie. No i lipa. Mimo wczesnej pory trzeba było ruszyć głową. I tak oto powstał ten wynalazek. Tara! Tak to jest, jak nikt nie przewiduje ujęć z jazdy, a jazdę trzeba zrobić. Trzeba improwizować na planie. Akurat na planie improwizacja dobrze wychodzi. Techniczne przejście pierwsze. I po paru próbach byliśmy już gotowi. I akcja! Spójrzcie na ten tłum przy jednym wózku, jak na zakupach w Biedronce przed majówką. W tym wypadku jednak ten tłum spełniał swoje konkretne zadanie. Reżyser kontrolował grę aktorów i podrzucał im swoje uwagi. Autor zdjęć oczywiście skupił się na kompozycji kadru. Wózkarz starał się dostosować tempo do chodu aktorów. Oświetlacz własnoręcznie trzymał lampę, dając aktorom wypełnienie na twarzy. A asystent kamery, tutaj również w roli focus pullera, czyli ostrzyciela, pilnował, żeby obrazek był ostry. Proste ujęcie, a jednak wymagało zgranej współpracy całej ekipy. Na koniec wybrany w montażu dubel, według numeracji 8 z rzędu. Po chwili błyskawiczny przerzut do jednego z najbardziej odjechanych miejsc w Hollywoodzie. Tajemniczo brzmiące laboratorium zanurzonej wizualizacji przestrzennej. Powiedziałem to. Autor zdjęć Łukasz. Co robisz? Leave me alone. Zdecydował się wykorzystać przezroczystą podłogę i umieścił pod nią mocne lampy HMI, które miały oświetlać aktorów z dołu. Czy mogę już przestać wciągać brzuch, bo widać tylko moją twarz? Tak. Zaraz nagrywamy dwa ujęcia w tym super turbo laboratorium. Będziemy pokazywać po pierwsze, jak jeden z naukowców bada tego pilota i w specjalnym cubie będzie rozkładał tego pilota na części pierwsze w takiej fajnej animacji, którą przygotował dla nas Klamra. No, a druga scena to po prostu, korzystając z tej pięknej scenografii, będziemy pokazywać Beatkę, naszą aktorkę, która będzie po prostu opowiadać naukowcom, co ten pilot w ogóle ma robić, jak ma działać. Zobaczmy, jakim to idzie. Czy potrzebujesz pomocy? Za chwilę zaczynamy shot. No zapraszam na shoty do kamerówki. Jeszcze tylko ostatnie reżyserskie wskazówki i mogliśmy zaczynać z tym shotem. I nie chodziło tu o shota z kamerówki. Dla porównania, storyboard, animatic i finalny shot. Udało się uzyskać świetny klimat. Gdy nasz epizodysta Charlie synchronizował się z animacją pilota, w końcu reżyser dostał to, co chciał. A po 10 dublach Charlie był jak Tom Cruise w raporcie mniejszości. Na koniec tej lokalizacji zostało ujęcie z naukowcami i Beatą, która tłumaczy facetom, jakie właściwości ma mieć ten nowy, lepszy pilot. Akcja. Charlie, mistrz drugiego planu, tutaj w pełnej wersji sketchu z niedziałającym guzikiem. Tym ujęciem zakończyliśmy pierwszą część dnia. Okej, stop. Zanim urwę się z ekipą na godzinną przerwę, pokażę wam jeszcze bardzo ważny dokument. Nazywa się Call Sheet. Nie Call Sheet. A jak wiecie co?
Call shit, jak arkusz. Arkusz wezwań, tak? Call shit. Call shit. Dobrze, kuzyn mówi to dobrze. Call shit jest to dokument, który pokazuje dokładnie, o której godzinie spotykamy się, o której zaczynamy, dane wszystkich pracowników. Potem mamy taki scenopis, szybki, bardzo krótki, gdzie jest pokazana, jaką scenę kręcimy, o której godzinie i skrótami wypisane jest, kto bierze udział i w jakiej lokalizacji. Potem lokalizacja, aktorzy, ekipa, wszystkie dane, taki plan pracy, który pozwala nam się w tym wszystkim trochę, wiecie, odnaleźć. No bo po pierwsze, wszyscy muszą dokładnie wiedzieć, co będziemy robić. Po drugie, wszyscy muszą wiedzieć, ile będzie na to czasu. Musimy tak działać, żeby nie dać ciała, czyli nie przekroczyć tych 12 magicznych godzin, bo wtedy ludzie robią się smutni, pytają o nadgodziny. 12 godzin to i tak jest bardzo dużo jak na robotę. Ja mam życie, ty masz życie, wszyscy mają życie, wszyscy chcą wrócić do domów. Więc pilnujmy czasu, szanujmy czas, bo czas to życie. Może wróćmy jednak na ten plan. Jest już po przerwie obiadowej, wszyscy zjedli, pojedli. Jesteśmy teraz w budynku nanotechnologii i kręcimy dwie ostatnie sceny. Pierwsza z nich to po prostu praca nad pilotem przy bardzo dziwnym, zajebistym urządzeniu. A potem w drugim ujęciu wykorzystujemy drugie urządzenie, które teoretycznie jest skanerem pilota. I tam w środku pilot będzie limitował bajery, szmery, bajery, oczywiście na sznurki i żyłki. Najważniejsze jest, żeby ujęcie dobrze wyglądało. Nie do końca ważne jest, czy wykorzystujemy urządzenia wedle tego, do czego zostały stworzone. Ważny jest efekt. A efekt będzie czyderski, sami zobaczcie. Wystarczy tylko, że Łukasz Baka zgasi światło. Pyk! A nie mówiłem? Jak w Sex Mission 2, chłopaki. Dobry location scouting to niekiedy już połowa sukcesu. Dzięki niemu trafiliśmy już na salę z tą high-techową maszyną, która idealnie nada się do naszych ujęć z pracującymi naukowcami. Najwygodniej korzystać jest na planie z elementów scenografii i rekwizytów zastanych. Tak jak tutaj. A co do tego urządzenia? O, to nie pytajcie, co to jest. To jest bulgulator analityczny. I co on robi? Bulguruje. Bulgulator bulguruje, a my w tym czasie sprawdzimy setup oświetleniowy dla tego ujęcia. Dominowało niebieskie światło z Ariskai panela, które zalało pomieszczenie kolorem. W formie widocznego efektu podłogę rozpaliła skupiona wiązka lampy 1-2 kW wisząca na bumie. Ta sama lampa odbita od folii na podłodze wypełniała twarze aktorów. Na urządzeniu pojawiły się czerwone bliki od małej lampki LED i dodatkowe niebieskie bliki od sznura lampek choinkowych. No bo czemu nie? W pilocie schowaliśmy jeszcze jedną lampkę, która miała wypełnić twarz aktorki przy otwarciu pokrywy pilota. Pozostało już tylko czekać na akcję. Na akcję już go zaczynasz przekręcać i otwieracie. I akcja. I akcja. Ujęcie w storyboardzie, animatiku i na naszym planie. Dobra, to i akcja. A po chwili jeszcze wnętrze pilota. Akcja. Narysowane, wypróbowane i finalnie nagrane. I akcja. Dobra, mamy to. Wołam wszystkie osoby zainteresowane. Skończyliśmy z ujęciami w przedostatnim miejscu. Przenosimy się na ostatnie pomieszczenie. Proszę o świetliki, piony i dyżur. No i co tam się będzie działo? Tutaj, w tej tubie skanującej, odbędzie się skanowanie wnętrza pilota, żeby dowiedzieć się, co tam w środku tak naprawdę jest i czy można to bezpiecznie otworzyć. Żeby potem to przeprojektować i wypuścić nową wersję. A gdzie jest pilot? To jest tuba skanująca, jeszcze tuba bez pilota. A jak gadałem z Polibudą, to nie jest żadna tuba. To jest tuba skanująca, ja się na tym znam. Żeby dobrze zeskanować pilota w skanerze, musimy go zaczepić. A może spróbujcie tym Wingardium Leviosa. 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 No jasne, że mogliśmy dodać pilota w postprodukcji, ale kiedy możesz zrobić coś na planie, to zrób to na planie. A gdy pilot już wisiał i dostał trochę światła, mogliśmy kręcić. Bardzo ładnie. Kamera leci i akcja. Poproszę bardziej. Zajrzyj od lewej do prawy. O. I od lewej, od prawej, tak. I od lewej, od prawej i
Akcja. No i po robocie. Dobra, stop, mamy to. Stop, jest, mamy. Koniec zdjęć. Po ujęciu. Tak. Po ujęciu, koniec zdjęć, Mateusz. Koniec zdjęć. Brawa dla Sandry. Kolega podpuść kamerę, widzę. Brawa, brawa, brawa. Tradycyjna wymiana uścisków i czas zacząć zbierać się do aut. Do domku już? Tak. Ty też, Majko? Nie, tylko tak odprowadzam. Wracaj, wracaj, zostań. Trwa już pakowanie po zdjęciach. Równiutko z czasem, ja nie wiem jak to jest, chciałem wam coś powiedzieć, że na planie ciągła walka z czasem, że ciągle jakieś nadgodziny, no ale ten projekt wyjątkowo dobrze idzie. Co do minutki kończymy zdjęcia. Został nam ostatni dzień zdjęciowy w poniedziałek, w którym ja będę miał nieco inną rolę, ale to się okaże w poniedziałek. Nie spoilerujmy. A w czasie, gdy chłopaki pakują się do aut, wy możecie zobaczyć w montażu to, co udało się dziś nagrać. Wszystko to dla tych kilku sekund. Dostaniesz dostęp do eksperckiej wiedzy, nowoczesnych technologii i infrastruktury badawczej. Na koniec przypomnę tylko, że możecie zostawiać konkretne pytania pod odcinkami z serii. Oznaczcie je tylko jako PSQ, czyli Plan Scan Question. Na koniec każdego projektu pojawi się odcinek specjalny, nazwany Plan Scan Question, w którym poszczególni twórcy odpowiedzą na wasze konkretne pytania. Tylko błagam, niech chociaż próbują być w temacie. No Krzysztofem Gonciarzem nie będę, zapytaj Beczkę, to nie będzie. Nie będzie. To tyle. Subskrybujcie kanał, oglądajcie nas. Widzimy się za tydzień. Mam nadzieję. Do zobaczenia. Cześć!